Witam. Test przyczepy firmy Bailey Ranger. Przyczepa wyposażona jest w przednie łóżko rozkładane, boczną jedynkę z nadstawką dla dziecka, kuchnia oraz toaletę, do której przyjdziemy za chwilę. Najpierw w kuchni widzimy cztery palniczki gazowe. Działają. Poniżej grill. Również działa i piekarnik także. Rozłączymy. Obok lodówka, która jest teraz załączona na gazie. Jak widzimy, wskaźnik jest na zielonym. Pokażę zmrożenie. Minus 16,9. I teraz tak, lodówka działa w trzech pozycjach. Rozłączymy. To było rozłączone jest teraz. I teraz tak, jeżeli załączymy ją na gaz, przekręcamy. Musimy wcisnąć to pokrętło i jednocześnie iskrownik. Druga pozycja to jest na 230. I trzecia przy podłączeniu szarej wtyczki Delta na podtrzymanie podczas jazdy. Powyżej mamy zlew, woda ciepła, woda zimna. Tutaj tak zwany panel sterowania. O, poprawimy wskaźnik ładowania, światła zewnętrzne, zasilacz oraz pompa. Przejdziemy dalej. Ogrzewanie, piecyk gazowo-elektryczny jest teraz załączony na gazie. Odpalamy mniej więcej w pozycji trzeciej, wciskając i jednocześnie iskrownik. Rozprowadzenie ciepła, manualne i automatyczne. Ten piecyk również jest na 230, jak wspomniałem. Tutaj mamy włącznik. Zgaśnie, będzie lepiej widać. I pokrętło 500, 1000 lub 2000 W. I ustawiamy moc grzania. Tutaj mamy wejście antenowe. Na 230 z włącznikiem. Przejdziemy dalej. Ogrzewanie wody, czyli truma, boiler elektryczny na 230 i gazowe, również wyłączę bez lampy, będzie lepiej widać. I tu jest gazowe, przekręcamy pokrętło i ustawiamy moc grzania. Przejdziemy dalej do toalety, w której kibelek ze spłuczką manualną, umywalka, woda zimna, woda ciepła. I tu mamy prysznic. Również działa woda ciepła i woda zimna. Tak to wygląda. Przyczepa. Dziękuję bardzo.